6 grudnia, w dniu Świętego Mikołaja, miała miejsce uroczysta akademia z okazji 20-lecia powstania pierwszej polskiej grupy przedszkolnej we Lwowie. Po długich negocjacjach z władzami miejscowymi i wydziałami oświaty, dzięki staraniom Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej i rodziców, udało się osiągnąć porozumienie. Pierwsza polska grupa przedszkolna we Lwowie, Mikrusy, powstała 6 września 1994 roku w przedszkolu nr 48 przy ulicy Metrologicznej 14. W wyniku zainteresowania wśród rodziców rozpoczęto starania o otwarcie nowych grup przedszkolnych. Następnie powstały grupy Miglanc i Słoneczko w przedszkolu przy ulicy Antonowicza 109a. Od 1996 roku w przedszkolu nr 181 przy ulicy Kawaleridze 13 na Sichowie działa z kolei grupa Dzwoneczki. Kiedy powstała pierwsza grupa na Metrologicznej, to był taki entuzjazm zwycięstwa, że jednak władza ukraińska się zdecydowała coś Polakom pomóc, coś Polakom utworzyć. Jest satysfakcja, że w Lwowie są 4 polskie grupy przedszkolne, gdzie dzieci, które w ogóle nie umiały po polsku rozmawiać, jak pięknie śpiewają, jak pięknie rozmawiają i jaka tradycja jest bogata w ogóle w tych przedszkolach. Urszula Pona była pierwszą wychowawczynią, która odważyła się w tych trudnych czasach, po wieloletnich staraniach, jednak podjąć się tego trudnego obowiązku, od razu stanąć pod lupą wszystkich kuratoriów, począwszy od rejonowego, po miejskie, do wojewódzkiego, przypatrywali się, jak ona sobie poradzi, jak ona będzie wychowywać te dzieci. I Urszula Pona potwierdziła, że to jest dobra sprawa i z tą sprawą trzeba iść dalej. W różnych rocznikach do 4 polskich grup uczęszczało od 85 do 117 przedszkolaków, zdecydowana większość których następnie rozpoczęła naukę w polskich szkołach we Lwowie. Do polskich grup przedszkolnych uczęszczają dzieci z rodzin polskich, mieszanych i rodzin z pochodzeniem polskim. Pracę naszą nawiązujemy do tradycji lwowskich, tradycji polskich, ukraińskich, czyli, ale zajęcia prowadzimy w języku polskim. Staramy się przyszykować dzieci tak, żeby dziecko już mogło bez tremy iść do polskich szkół dalej lub do Polski wyjeżdżać.